Witam Państwa powtórnie w drugiej części i zapraszam do wygłoszenia referatu pana doktora Michała Haake, który będzie mówił o motywie kobiety w twórczości Gierymskiego. Aleksandra, mam nadzieję. Tak. Dziękuję bardzo. Drobną korektę tu wprowadzam dla może większej atrakcyjności kobiety Gierymskiego. To, co chciałbym powiedzieć, to garść właściwie uwag niezbornie ze sobą połączonych, które przedstawiam tutaj pod rozwagę w związku z jednym z wątków ikonograficznych twórczości Gierymskiego. Gierymski, aha, tylko jeszcze proszę wybaczyć, pokaż slajdów uruchomią. Gierymski nie założył rodziny, o czym najprawdopodobniej w równym stopniu zarecydował brak potem warunków materialnych. Jak osobowość malarza, który sam siebie określił mizantropem, a nazwany był tak również przez współczesnych. Ogarnięty w latach młodzieńczych uczuciem do Heleny Modrzejewskiej miał się w późniejszym okresie wyrazić, indagowany przez kolegów z Wędrowca o brak planów matrymonialnych, że przyczyną jego stronienia od trwalszych relacji z kobietami jest ich, tych kobiet, nadmierna gadatliwość. W dzisiejszym wystąpieniu chcę rozważyć, czy uzupełnieniem tego obrazu, co do którego wiarygodności nie chcę się wypowiadać, a czy uzupełnieniem tego obrazu sytuacji życiowej artysty w obszarze relacji z kobietami mogą być przedstawienia kobiet w jego twórczości. Czy też raczej ten element ikonografii jego malarstwa reprezentuje inną, nie wynikającą z osobistych doświadczeń artysty problematykę. Nie chodzi mi przy tym o każde przedstawienie kobiety, jakie pozostawił, a jedynie o weduty, na których ukazał kobietę w znacznej mierze wyodrębnioną z układu figuralnego przez umieszczenie jej samotnej sylwetki na pierwszym planie kompozycji. Pozwólcie Państwo, że teraz pokażę garść takich obrazów. Na początku to przedstawienia z sylwetkami Żydów, już nie będę do nich wracał, tylko odwołam się, ale pokazują one również taki zabieg wyodrębnienia postaci na pierwszy plan. To ma też swoją określoną semantykę i podobny zabieg występuje także w odniesieniu do sylwetek kobiet na znacznie większej ilości, liczbie płci. I tutaj już nie nazywając tych prac mniej więcej chronologicznie, pokażę, o jaką grupę dzieł mi chodzi. To dwie prace. Tutaj mamy tę postać. Nie wiem, czy to jest myszka. Tutaj jest jakaś myszka. Tu jest ta postać. Przepraszam za jakość fotografii. Tu mamy taką postać, tu taką. Tutaj dwie postacie. Tutaj w pejzażach z Kufsteinu. Tutaj postać, tu postać nocturny. Paryskie, monachijskie. Dobrze. Zawężenie rozważań do tej jedynie grupy obrazów nie oznacza, że kwestia kobieca w twórczości Gierymskiego do nich się ogranicza. Pierwszym wyjaśnieniem stosunkowo częstej, gdyż obrazów tych jest ponad 20, to nie wszystkie pokazałem, ekspozycji sylwetki kobiecej, jakiej się nasuwa na myśl, jest konwencja przedstawiania scen ulicznych. Nie mogę jej wpływu wykluczyć, jednak porównanie z ilustracją prasową ówczesną polską wydaje się świadczyć o osobliwości tego rodzaju zabiegu. Dodajmy, że analogiczną strategię obrazowania Gierymski przyjął także w stosunku do postaci Żydów. Te kilka prac pokazywałem, z czym związana jest pewna określona semantyka. Wśród interesujących mnie postaci kobiecych są młode i starsze, reprezentantki różnych warstw społecznych, zarówno powiedzmy roboczo klas pracujących, jak posiadających. Znajdują się te kobiety w różnego rodzaju miejscach, bo i na lubelskim targu, i na tarasie w Łazienkach, i na placu przed Operą Paryską. I wykonują w związku z tym rozmaite czynności. Biorąc pod uwagę te różnice, nie wydaje się wskazane, by traktować zespół prac ów całościowo i przypisywać im jakiś wspólny rys znaczeniowy.
Różnice te są wiążące dla interpretacji obrazów, póki poprzestaje się na ich traktowaniu jako mimetycznych względem rzeczywistości. Jeśli uważasz, że obraz jest naśladowaniem rzeczywistości, to się rzeczy, różnorodność tych miejsc, prawda, znajduje swoją reprezentację. Przesłanką, by wyjść poza takie rozumienie przedstawienia obrazowego w wypadku twórczości Gry Rymskiego, może być, jak sądzę, wątpliwość, czy da się rozgraniczyć w obszarze interesującej nas grupy dzieł przedstawienia kobiety z koszem umieszczonej na pierwszym planie obrazu Targ w Lublinie, to po lewej, od postaci z tym samym atrybutem przemierzającej plac Maksymiliana Józefa w Monachium, to po prawej, a tej ostatniej odróżnić od przedstawienia kobiety na obrazie Münchener Strasse i tym samym z uwagi na szereg analogii tej pracy Münchener Strasse z dziełem Louvre w nocy od postaci eleganckiej kobiety opuszczającej plac Karuzel. Innymi słowy, ta wątpliwość czy podejrzenie, może można wykroczyć poza mimetyczny charakter obrazu, wynika z podejrzenia, że istnieje jakiś związek między obrazowym przedstawieniem troszczącej się o sprawunki lubelskiej mieszczki, a wizerunkiem wykwintnej damy z paryskiego Nocturnu. To ostatnia, czyli ta postać z Nocturnu, zdaniem Elisabeth Kleck, przedstawia prostytutkę. Trzeba jednak pamiętać, że odnosząc się do tej identyfikacji, że zmiany obyczajowe, jakie zaszły w europejskich społeczeństwach industrialnych drugiej połowy XIX wieku, przyzwalały na samodzielne przemieszczanie się kobiet po zmroku, co wprawdzie nie uchyla identyfikacji tej postaci jako prostytutki, ale też nie pozwala tej identyfikacji uznać za ostatecznie wiążącą. Gry Rymskiego interesuje wizerunek eleganckiej damy. Umknęło mi jedno zdjęcie, mam nadzieję, że później będę miał. Jeśli do takich postaci jak właśnie ta w pracy restauracja na Saskiej Kępie, jeśli wobec tej postaci kierującej się w stronę biesiadników w restauracji podobny status społeczny, czyli właśnie ta identyfikacja jako prostytutki mógłby być ewentualnie rozważany, choć nie sprawdzałem tu dokładnie danych historycznych, to uważam, że byłoby to już pochopne wobec postaci eleganckich kobiet w takich przedstawieniach jak właśnie na prawa, po lewej stronie ruin zamku w Chęcinach, czy wobec obrazu Florencja po stronie prawej. Oczywiście to też nie wyklucza identyfikacji tamtych kobiet jako prostytutek, a tych jako zwiedzających zabytki. No niemniej wydaje się, że w każdym z tych obrazów Gry Rymskiego głównie interesuje taki typ postaci, który da się wywieść z romantycznej Rückenfigur, czy takiej postaci wprowadzającej widza w kontemplację czy ogląd pejzażu. W każdym razie sądzę, że tutaj domniemywana zależność między tymi różnymi pracami domaga się innej wykładni niż przez taki klucz stricte socjologiczny. Pierwszą propozycją objaśnienia tak zarysowanej tutaj wstępnie sytuacji obrazowej chcę uczynić klucz psychoanalityczny. Ale z góry uprzedzam, że nie mam po temu żadnych kompetencji i z góry przepraszam za taką terminologiczną nonszalancję, jaką tutaj zaprezentuję. W każdym razie chcę wysunąć roboczo hipotezę, że to zróżnicowanie przedstawień kobiet w twórczości Gry Rymskiego na poziomie ikonograficznym, tam mieszczka, tu prostytutka, tu jeszcze ktoś inny, to zróżnicowanie, które wynika ze świadomej rejestracji danego stanu rzeczy, pozostaje w dialektycznym stosunku do wspólnoty tych przedstawień wynikającej z oddziaływania podświadomości. Przypomnijmy, że pracami, które miały wyrażać trawiące artystę uczucie do Heleny Modrzejewskiej, były w świetle literatury przedmiotu te dwa obrazy, czyli przedstawienia siesty włoskiej, na których mamy do czynienia z taką wyróżnioną postacią śpiewaczki. Równocześnie Gry Rymski stwierdzał, kiedy te obrazy malował, że to uczucie, prawda, już nie powoduje nim w wymiarze artystycznym, że nie ciąży na nim, bo widzi jakby teraz swój cel artystyczny daleko lepiej, prawda, niż w czasie tej fascynacji Modrzejewską. Więc jeśli
taka deklaracja przezwyciężenia tego uczucia do Heleny Modrzejewskiej pada, to możliwe, że uczucie to ulega jakiemuś przemieszczeniu i aktywizacji na poziomie podświadomości, co owocuje właśnie owymi licznymi przedstawieniami samotnych kobiet na pierwszym planie. Taka interpretacja, całkowicie hipotetyczna, odnosi się zarówno do przedstawień kobiet, które oddalają się od widza, jak w tych dwóch obrazach. Tu mamy postaci oddalające się jakby od widza, jak i do przedstawień kobiet, które ku widzowi zmierzają. Bo te pierwsze, prawda, hipotetycznie mogłyby ukazywać podświadomie odczucie czy doświadczanie nieuchronnego dystansu wobec obiektu uczucia, kobieta się jakby oddala, a te drugie, właśnie jak tutaj pokazywane, czy inne jeszcze, jak Wittelsbacher Plac, mamy do czynienia, przedstawienie takiej postaci idącej ku widzowi i w tym obrazie Piazza Colonna w Rzymie, ten zwrot ku widzowi postaci kobiecej mógł być właśnie wyrazem tego podświadomego odczucia czy pragnienia przezwyciężenia tego dystansu, pragnienia, które są ujęte w obraz kobiety zbliżającej się do obserwatora. W konsekwencji wydaje się otwierać możliwość uznania każdej z tych właśnie samotnych figur kobiet na pierwszym planie za figurę niespełnionego uczucia do Heleny Modrzejewskiej. Ale to jest hipoteza, która natrafia na liczne trudności. Pierwszą taką trudnością, jaką dostrzegam, poza tym całym wymiarem analizy psychoanalitycznej, który nie brnę, bo nie potrafię, pierwszą trudnością jest to, że ów ruch kobiet w głąb przedstawienia, jak i ku widzowi, odnosi się także do obserwatora, który stoi przed obrazem. I że właśnie ta relacja postaci kobiecej do obserwatora powinna być brana w interpretacji pod uwagę w pierwszej kolejności. Ponieważ opisując tę relację, no nie sposób wejść, że tak powiem, w odczucie artysty. Nie sposób stanąć na miejscu artysty i zawsze dokonuje się tej analizy tej relacji kobieta, widz, właśnie z perspektywy tego, kto ogląda obraz, a nie z perspektywy artysty. Ale poza tym uważam, że miarą dzieła jest właśnie to, na ile jego sens jakby jest niezależny od rekonstrukcji psychiki artysty i że miarą tych wszystkich dzieł czy dostrzeżenie artystyczności tych dzieł, prawda, może iść tylko na drodze jakby czy abstrahowania od szczególnych psychicznych uwarunkowań, które cechują osobę autora obrazu. To jest oczywiście założenie, czym jest dzieło sztuki, ale sądzę, że obrazy Gierymskiego akurat to założenie potwierdzają. W każdym razie chodzi mi o krótką analizę na przykładzie trzech obrazów właśnie relacji kobieta na pierwszym planie i widz. Kobieta, widz. Ta relacja widza do tej kobiety jest zarazem relacją widza do obrazu, ponieważ przedstawienie kobiety jest częścią obrazu, a więc wobec, parafrazując Maurice'a Denis, prostokątnej powierzchni pokrytej farbami w określonym porządku, którą jest obraz, zanim stanie się koniem bitewnym, martwą naturą, czy parafrazując kobietą przemieszczającą się ulicami metropolii. Chcę krótko powiedzieć o trzech pracach, które dotąd nie były brane pod uwagę, szczególnie przez badaczy, bądź w znikomym stopniu. Pierwsza to ten obraz na tarasie w Łazienkach. Percepcja tego obrazu, a więc sposób jego oglądu, jest organizowany przez wykres perspektywiczny tarasowych schodów, co wynika z funkcji perspektywy zbieżnej, jak również z umieszczenia modelowego widza tuż przy schodach. Perspektywa ta sprawia, tutaj na widokówkach pokazuję jedynie znaną Państwu wszystkim oczywiście sytuację przestrzenną, a też po to, żeby zapytać, dlaczego właściwie wybrał tą stronę tarasu, zaraz mam nadzieję, to stanie się jasne. Perspektywa, która prowadzi wzrok widza, sprawia, że spojrzenie mija układ figuralny wiedziony ku nieprzesłoniętemu, zarazem górującemu nad postaciami pomnikowi, który jest alegorycznym przedstawieniem rzeki Bug autorstwa Ludwika Kaufmana z 1820 roku.
W procesie percepcji wytwarza to nieuchronność odnoszenia figur znajdujących się na tarasie do dekoracji rzeźbiarskiej, a jest to potwierdzone przez obecność drugiej rzeźby, która sięga jeszcze jakby wyżej, jeszcze dobitniej góruje nad układem figuralnym. Rzeźba ta przedstawia satyra z nimfą w miłosnych igraszkach. Dodatkowo elementem, który ukierunkowuje percepcję widza ku temu posągowi, jest ta wskazówka zegara słonecznego, jak i to, że optycznie ten pomnik sytuuje się optycznie, jakby na klombie, i ten klomb staje się jakby podstawą optyczną tej tutaj rzeźby. Nie jest bez znaczenia ikonografia tego posągu. Jak wspomniałem, artysta mógł wybrać inną stronę tarasu, ale także tą rzeźbę z satyrem i nimfą przedstawił na innej pracy, której tutaj nie mam, ale też z podobnego czasu ten rysunek pochodzi. Na tym obrazie ręka satyra w płaszczyźnie wskazuje też na tę fontannę, która tutaj wytryskuje. W kontekście jakby tematyki samej rzeźby, a więc owych miłosnych igraszek, w kontekście recepcji figury satyra, który wówczas jeszcze to nie była taka figura artysty jak w modernizmie, tylko raczej figura, która była obciążona tymi znaczeniami wywodzącymi się ze starożytności, z nowożytności, która była uosobieniem właśnie lubieżności cielesnej, pijaństwa. W tym kontekście tej semantyki to wskazywanie na fontannę tryskającą, prawda, wydaje mi się też pozwala jakoś dopuścić możliwość interpretowania akurat w tym obrazie motywu fontanny jako symbolu falicznego. A nie jest to jedyny symbol faliczny, jak sądzę, w twórczości Gierymskiego. U podstaw tej rzeźby znajdują się dwie postaci. Mężczyzna na osi satyra i kobieta na osi tej nimfy. Sądzę, że istnieje tutaj celowy zabieg, który polega właśnie na takim napięciu między oddaleniem tych dwóch postaci od siebie, a takim gwałtownym spleceniem się tych postaci rzeźbiarskich na dole. Tak jakby pewna relacja, która tu jest tłumiona przez konwencję obyczajową, jakby tutaj, prawda, manifestowała się powyżej tej grupie rzeźbiarskiej. I w tej relacji, której ta rzeźba satyra i nimfy jest tak szczególnie wyróżniona, podporządkowana jest postać kobiety na pierwszym planie. Ta kobieta ma tą samą jakby w płaszczyźnie wysokość, co ta figura, co też jakby optycznie te dwie sylwetki do siebie odnosi. Ale ponadto ta postać kobieca jest wpisana w taką diagonalę, czy właściwie wpisana między tą rzeźbę z satyrem, a tą figurą psa. Innymi słowy, na końcu tej diagonali kompozycyjnej znajduje się zwierzę, do niej należy człowiek oraz istota jakby półludzka, półzwierzęca, jaką był satyr. Innymi słowy, sądzę, że zachodzi tutaj związek ikonograficzny, który pozwala, czy prowokuje do pytania o możliwość rozróżnienia między światem zwierzęcym a ludzkim i że porządliwość cielesna wyeksponowana w wieńczącej ten układ grupie rzeźbiarskiej jest tu wskazywana jako pole relatywizacji granic właśnie między tymi światami. Tej relacji właśnie kobieta jest podporządkowana. Czy to jest przejaw podświadomości artysty, czy nie, nie jest potrzebne tutaj rozstrzygać, ponieważ zachodzi to jakby bardzo, rozwiązanie tego ma charakter bardzo precyzyjny i wydaje się raczej wskazaniem na pewien istotny rys postrzegania kobiety jako pewnego obiektu pożądliwości seksualnej. I teraz nie jest to, jak sądzę, wniosek, który da się utożsamić ze stosunkiem artysty do kobiet, bo równie dobrze może być obserwacją pewnej tej tendencji, prawda, która w społeczności jakby czyni z kobiety ten obiekt pożądania seksualnego. Ale żeby nie być zbyt pochopnym, to tutaj tylko jeszcze o drugim obrazie. Pozostawiam ten i przejdę do obrazu Piazza Colonna. Pytanie, dlaczego akurat artysta
wybrał ten kościół spośród bardzo wielu, przecież bodaj atrakcyjniejszych fasad kościelnych. To jest kościół Santa Maria della Pietà, obecnie Santi Bartolomeo Alessandro di Bergamaschi. Artysta, spróbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego ten kościół właśnie zainteresował artystę. Otóż wykadrował on fasadę kościoła w taki sposób, że elektryczne światło, to wtedy już była latarnia elektryczna, rozbłyskuje dokładnie w miejscu, w którym znajduje się owalny relief z wyobrażeniem Piety. Tak to z grubsza wygląda. To jest ten relief. To wymagało specjalnego kadru. Rzymski stanął tam, gdzie właśnie ta wielka latarnia, to światło okrągłe, rozbłyskujące, jakby znalazło się w miejscu tego reliefu. Czyli można zapytywać o celowość tego zabiegu. To nie jest pierwszy przypadek, kiedy artysta sięga po pewien motyw z pierwszego planu, jakby po to, żeby wywiązać pewną relację optyczną z motywem dalekiego planu, z motywem sakralnym. Takich prac jest przynajmniej kilka. To jest jakby jeden wariant tego postępowania. W każdym razie, tak jak ten motyw Piety jest takim za dnia, prawda, czy w ogóle w strukturze obrazu symbolicznym ogniskiem jakby semantyki fasady, tak światło, prawda, to elektryczne staje się miejscem, które, czy staje się czynnikiem, który jakby zastępuje ten charakter sakralny, czy ten motyw sakralny, jakby wypiera go, prawda, mówiąc dosłownie, z obrazu. Sądzę, już upraszczając rzecz, że istnieje tutaj, a da się to prześledzić na bardzo wielu innych obrazach, pewne wskazywanie na istnienie napięcia między tradycją a nowoczesnością, której światło elektryczne było symptomem, że Rzymski jakby wyczuwał, prawda, to, co było też wielokrotnie komentowane i wskazywane, prawda, że istnieje jakiś rozdźwig między tradycją, zwłaszcza tą, która wywodzi się z tradycji sakralnej, a nowoczesnością, która pod wieloma względami jakby pewną wątpliwości zgłasza wobec nośności tej tradycji sakralnej. I teraz sposobem komentarza do tej relacji jest tutaj umieszczenie tej postaci kobiecej. Proszę zauważyć, że Rzymski zmienia tutaj strukturę budynku. Po pierwsze, to nie jest kawiarnia, tak jak pisała Elizabeth Kleck, tylko to jest oratorium. I Rzymski wmontowuje tu takie trzy okna, dla których nie ma w rzeczywistości. Tutaj nie ma żadnego okna, on po prostu dodaje tutaj to okno. Po to, żeby zyskać taką, tak jak to rozumiem, świetną oprawę postaci kobiecej. Nie sposób rozdzielać w widzeniu postaci kobiecej od tej oprawy świetnej. To jest takie właśnie zupełnie jakby inne światło, prawda, niezwiązane jakby z fasadą kościoła. I takie światło, które ściąga spojrzenie widza w dół, do sfery placu. Do sfery placu. Umieszczony jest przy samej powierzchni placu. Tam ta kobieta jest umieszczona. Mówiąc najogólniej, nie potwierdzę tego teraz niczym, ale zachodzi w tym obrazie, jak w wielu innych obrazach Rzymskiego, taka gra między porządkiem wertykalnym a porządkiem horyzontalnym, którą on jakby rozstrzyga w taki sposób, że jakby marginalizuje znaczenie porządku wertykalnego. Porządku właśnie tego, który jakby symbolicznie jakby zakorzenia rzeczywistość w sferze transcendencji. I że ta gra między porządkami wertykalnym a horyzontalnym jest jakby takim tłem, które służy mu do eksponowania postaci kobiecej. Znaczy, sądzę, to są dwa przykłady, ale inne pokazują to samo, że postać kobieca jest przez niego jakby umieszczana, czy pokazywany jest taki stosunek do postaci kobiecej, która wpisuje ją w porządek horyzontalny. To już nie jest ta figura romantyczna, prawda, która jakby pozwala transcendować poza rzeczywistość, sferę duchową. Ten stosunek do kobiet w świecie, w którym żyje Rzymski, w świecie nowoczesności, jest stosunkiem, który właśnie umieszcza tę postać w porządku horyzontalnym. I ten wątek, jak i szereg innych, w moim przekonaniu wskazuje na takie właśnie rozumienie świata, czy dostrzeganie przez Rzymskiego tego wszystkiego, o czym badacze sztuki XIX-wiecznej pisali, że dokonuje się wówczas właśnie przełamanie tych osi wertykalnych, bądź tutaj językiem Wernera Hoffmana, i ugruntowanie tych relacji właśnie horyzontalnych czy ziemskich, właśnie tych wszystkich, które swojego zakorzenienia już nie szukają w transcendencji, w tradycji duchowej, tylko właśnie w sferze relacji
ogólnie rzecz biorąc, ziemskich czy światowych. Bardzo dziękuję, jeśli przedłużyłem, to przepraszam. Krótko jedynie o fragmencie tej twórczości. Bardzo. Dziękuję bardzo.